Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie i zrobimy teścik urządzenia wielofunkcyjnego w zasadzie 4.1 od Oki MB451. Od razu słowem wstępu zaznaczę, że ta wersja, która trafiła do testu, która trafiła do recenzji na naszym portalu, to jest wersja bez literki W na końcu, samo MB451. To oznacza, że ten model nie posiada wbudowanej karty sieci bezprzewodowej, czyli współpracuje z siecią, oczywiście, no bez tego w zasadzie nie można by na chwilę obecną, można powiedzieć, istnieć, natomiast tylko i wyłącznie przewodowo. Z uwagi na duże, naprawdę duże, ogromne możliwości tego urządzenia, powiem Wam, że nie jestem nawet na 100% pewien, czy do dnia dzisiejszego sprawdziłem wszystko, ponieważ to urządzenie ma naprawdę mega duże i mega rozbudowane możliwości pracy w biurze. To jest produkt, który jest skierowany dla mikro, średnich, małych przedsiębiorstw, które mają tutaj duże wymagania, jeżeli chodzi o druk różnego typu, ale przy rozsądnym obciążeniu miesięcznym. Powiem Wam szczerze, że moim zdaniem to jest urządzenie w pełni profesjonalne i pewnie nie jeden nawet punkt Xero, który tutaj w większej ilości korzysta z tego typu rozwiązań, byłby z tego urządzenia zadowolony. Z uwagi na fakt dużej ilości funkcji, ja Wam pokażę wideo recenzji, tylko te ciekawsze, te, których normalnie nie pokazuję w przypadku testów urządzeń wielofunkcyjnych. Natomiast oczywiście standardowe wyniki, czyli pomiar ilości wydrukowanych stron tekstu, a także tekstu z różnego rodzaju tabelami, zdjęciami, znajdziecie na naszym portalu, to już mówię tutaj na wstępie. Natomiast teraz zobaczymy sobie ogólnie urządzenie oraz pokażę Wam kilka ciekawych funkcji i na koniec podsumowanie. Omawianie tego urządzenia zaczniemy sobie od panelu nawigacyjnego, który jak widzicie jest bardzo rozbudowany. Przede wszystkim tak, mamy tutaj wyświetlacz. To nie jest wyświetlacz dotykowy, tutaj nic paluchami sobie nie podusimy. Zwykły monochromatyczny menu nie ma w języku polskim. Natomiast sam wyświetlacz jest uchylny, sprawia wrażenie naprawdę solidnego. I wszystkie najważniejsze informacje, zarówno konfiguracyjne, jak i związane z drukowaniem, skanowaniem, faksowaniem czy kopiowaniem, są na nim wyświetlane. No i tutaj oczywiście mamy również możliwość podglądu wszystkich zmian. Rozbudowana klawiatura, mamy od strony lewej wszystkie najważniejsze opcje. Możemy wybrać sobie opcje kopiowania, skanowania, drukowania, no i oczywiście również faksowania. Zaraz, że sobie zostajemy przy skanowaniu, tak to zostawiamy. Po stronie najbardziej prawej mamy przede wszystkim tak, funkcje oznaczone jako shift. Tutaj możemy sobie przypisać kilka różnych numerów, adresów e-mail i na przykład skanować bezpośrednio do tych zapisanych w pamięci urządzenia. Power saving znacie doskonale, po jego aktywacji następuje przejście praktycznie błyskawiczne drukarki w stan czuwania. Dodatkowo mamy wygaszony od razu ekran, wygaszone podświetlanie pozostałych przycisków, dzięki czemu jesteśmy w stanie oszczędzić na energii. Po jego wyłączeniu, jak widzicie, zostały aktywowane wszystkie te wcześniej wybrane opcje. Tutaj mamy przycisk Start, który umożliwia nam wybranie opcji skanowania czy kopiowania. Moi drodzy, drukowania, kopiowania tylko w mono, to jest urządzenie monochromatyczne, natomiast możemy sobie bez problemu skanować, faksować również w kolorze i wtedy będzie nam przydatny ten drugi przycisk. Klawiatura numeryczna z przypisanymi oczywiście klawiszami, z literkami, te pomogą nam przy na przykład faksowaniu czy skanowaniu, chociażby bezpośrednio do adresów e-mail. Kolejne funkcje, które związane są już w zasadzie z ustawieniem całego urządzenia, pozwalają nam na zmianę wszystkich opcji i tutaj w zależności oczywiście od tego, na jakim poziomie menu jesteśmy, możemy sobie zmieniać różne ustawienia, przechodzić, sprawdzać ustawienia drukarki od razu, przechodząc na przykład do opcji setting, możliwość wybrania właśnie książki adresowej, do której później możemy sobie wszystkie pliki faksować. Cały naprawdę bardzo bogaty zestaw ustawień. Powyżej, słuchajcie, tutaj mamy automatyczny podajnik papieru do skanowania, do kopiowania dokumentów, zarówno jedno, jak i dwustronnego, całkowicie automatyczne. To sobie dzisiaj zobaczymy. Oczywiście tutaj mamy również klapę, pod którą znajdziemy nic innego jak tradycyjny płaski skaner. Jak widzicie, jeszcze mi został dokument po skanowaniu. Co ważne, to urządzenie również umożliwia
skanowanie, kopiowanie grubszych elementów. Zobaczcie, cała klapa tutaj potrafi się naprawdę szeroko unieść. Ja może tak Wam pokażę, jakie tutaj mamy nóżki i jaką mamy możliwość regulacji, zarówno oczywiście jednej, jak i drugiej nóżki. Tak więc nawet książki tutaj bez problemu jesteśmy w stanie sobie pokopiować dodatkowe elementy, które pozwalają nam tutaj bez problemu zostawić automatycznie większą ilość dokumentów do skanowania, kopiowania. Tutaj oczywiście wszystkie elementy ruchome, które umożliwiają nam na przykład w przypadku zablokowania papieru wyciągnięcie całości. Całość również możemy sobie podnieść po to, aby dostać się nigdzie indziej, jak oczywiście do pokrywy z bębnem oraz całym tonerem. Oczywiście wymiana jest bardzo prosta. Wystarczy całość odblokować, a cały z kolei toner możemy bez problemu wyciągać bez dodatkowego odblokowania. To się przydaje przy korzystaniu, jeżeli nam się zablokuje na przykład koperta, z kolei w ręcznym podajniku papieru. Ręczny podajnik papieru jest oczywiście tradycyjnie umiejscowiony na froncie. Tutaj mamy możliwość wysunięcia i na przykład adresowania etykiet, adresowania kopert. Ja już mam taki element tutaj, widzicie, ustawiony. To można sobie złożyć, wyciągnąć. Będziemy sobie również adresowali koperty. Tak jak mówię, dzisiaj skupimy się na tych rzeczach, których w zasadzie nie widzieliśmy normalnie. Poniżej znajdziemy automatyczny podajnik papieru, maksymalnie oczywiście kartki A4 tutaj wchodzą na 250 arkuszy. Włącznik i wyłącznik urządzenia jest zlokalizowany tutaj na dole, zaraz obok automatycznego podajnika papieru. Natomiast to, co pewnie już zauważyliście też na froncie, to jest port USB. Mamy możliwość zarówno drukowania bezpośrednio z pamięci masowej, jak i na przykład chociażby skanowania na pamięć masową. Też sobie to wypróbujemy. Co do tyłu, nie będę Wam tutaj to pokazywał. Osoby zainteresowane zapraszam na portal, tam są zdjęcia. Tu oczywiście znajdziemy przede wszystkim podłączenie zasilania. Tutaj znajdziemy również gniazdo do podłączenia kabla sieciowego i gniazdo umożliwiające nam podłączenie całego urządzenia do gniazda telefonicznego, żeby funkcja skanera, przepraszam, żeby funkcja faksu oczywiście była aktywna i możliwe było faksowanie. Moi drodzy, zaczynamy sobie test praktyczny. Na początek pokażę Wam coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Mamy kopertę. Oczywiście mówimy tutaj o urządzeniu dla biur. Często mamy korespondencję do wysłania. Słuchajcie, nic prostszego. Korzystamy sobie z ręcznego podajnika papieru zgodnie z instrukcją, która jest tutaj pokazana. Umieszczamy odpowiednio kopertę w podajniku. Tu jeszcze muszę tylko całość aktywować, tak żeby koperta bezpośrednio dostawała się na rolki. I w zasadzie mamy urządzenie gotowe do adresowania koperty. W tym momencie wystarczy, w zależności oczywiście od tego, z jakiego programu korzystamy, otworzyć sobie program, którym zaadresujemy jakąkolwiek kopertę. Ja tutaj na szybko otwieram oczywiście Worda, dajemy adres. Jeszcze byka walnąłem. I będzie jakiś, powiedzmy, adres XXX, YY, tak? Z jakimś tam numerem, powiedzmy. Pamiętajcie, konieczne jest tutaj do prawidłowego zaadresowania również wybranie odpowiedniego rozmiaru koperty. Możemy dostosować sobie czcionki i tak dalej. To wszystko robimy w programie, tym się nie zajmuje drukarka. Klikamy opcję drukuj. Drukarka była w stanie gotowości, tak więc i jak słyszymy, proces sam drukowania rozpoczyna się praktycznie od razu, błyskawicznie, więc nie musimy za długo tutaj czekać. Dosłownie moment, nasza koperta jest, jak widzicie, wciągana. Etykieta tutaj zostanie nadrukowana na kopertę. No i mamy kopertę w tym momencie w zasadzie zaadresowaną i gotową ewentualnie do stemplowania i do wysłania. To jest jedna z funkcji, której wcześniej nigdy nie widzieliście. Myślę, że taka ciekawostka. Kolejna rzecz, moi drodzy, to będzie skanowanie bezpośrednio do pamięci masowej. Ja na początek podłączę pendrive'a do komputera. Gdzie tu jest to gniazdo? Zamykamy sobie okienko Worda. Otwieramy sobie pendrive'a i pokażę Wam tylko, jakie pliki tutaj mamy. Myślę, że to będzie dla Was dość dobrze widoczne. To jest jeden plik, który wcześniej drukowałem. To możemy sobie w zasadzie, chociaż nie, zostawimy to później do wydruku. Oraz jeden plik tekstowy. Pendrive nie jest pusty, nie jest to na przeszkodzie, nie stoi to w ogóle na przeszkodzie do skanowania. Moi drodzy, teraz podłączam sobie pendrive'a do portu USB.
Dalej biorę sobie, specjalnie wziąłem tutaj wydrukowaną w kolorze taką ulotkę odnośnie właśnie drukarek Okicz urządzeń Okicz MB401 wielofunkcyjny. Kładę to na automatycznym podajniku papieru. Wybieram sobie tutaj teraz opcję skanowania i po kolei, korzystając oczywiście z możliwości, które daje mi wyświetlacz, wybieram pamięć masową. Tutaj dodatkowo mam możliwość wyboru, czy skanuję na przykład do rozmiaru A4, A3 czy też innego. Możliwość włączenia, wyłączenia dupleksu. Włączymy sobie dupleks. Te dokumenty są wydrukowane jednostronnie. Wybieram jedną z opcji, a następnie zobaczcie, w tym momencie już mam poświetlone obydwa przyciski. Mogę skanować dokumenty do plików czarno-biały, jak i również w kolorze. W tym momencie nie pozostaje mi nic innego jak wybrania opcji skanowania plików kolorowych i czekamy na rozpoczęcie skanowania. Jak widzicie, papier zostaje pobrany tutaj automatycznie. On zostanie tak wciągnięty, że tak powiem, i jeszcze raz włożony, dlatego że mam zaznaczoną opcję dupleksu. Zobaczcie, on zostaje wciągnięty ponownie, natomiast te kartki będą puste, ponieważ tak jak Wam powiedziałem, tutaj mamy tylko i wyłącznie jednostronne. Może zrobimy jeszcze tak, żeby Wam pokazać, że mamy możliwość również zrobienia automatycznego skanowania dupleksu. To ja mu tutaj dorzucę jedną kartkę czarno-białą, ona będzie się odróżniała, więc od reszty. Myślę, że to nie przeszkodzi nam dzięki temu w sprawdzeniu tej funkcji po prostu skanowania do dupleksu. Jak widzicie, samo skanowanie trwa dosyć długo, natomiast nie jest to też znowu jakiś czas nam uporczywy. Możemy bez problemu sobie teraz w takim biurze pogawędzić, na przykład ze znajomymi, poplotkować te sprawy. No i czekamy ze spokojem na zeskanowanie. Pamiętajcie, że dokument jest skanowany od razu do pliku PDF. To odkładam tam, gdzie jego miejsce. Ile nam tu zostało? Jeszcze 4 kartki. No to jak skończy się skanowanie, to ja do Was wracam. No i powoli nasze skanowanie dobiega już końca. Jak widzicie, tutaj sobie otworzyłem tę część odbiornika, która nie pozwoli na to, żeby kartki spadły. Słuchajcie, wszystkie kartki zostały w tym momencie zeskanowane. Ja umieszczam to z powrotem. Albo nie, wiecie co, teraz sobie zrobimy też dupleks, ale tylko na tych czarno-białych. O. Tak zrobimy i będziemy sobie to kopiowali. Pendrive'a, słuchajcie, wyciągam. Bierzemy sobie tutaj opcję kopiuj, bo za chwilę będziemy kopiowali. A teraz pokażę Wam, jak wygląda taki plik po zeskanowaniu całości. Tak więc ja tutaj to podłączam do monitora. No i już zaraz pokażę Wam gotowy plik. Tak jak wspomniałem, całość jest tutaj skanowana do PDF. Widzicie trzeci plik. No i mamy dokument nasz zeskanowany. Wejdziemy sobie do oryginalnego rozmiaru, czyli do 100%. Jeżeli chodzi o jakość skanu, ona niestety nie zachwyca. Mogłoby być moim zdaniem lepiej, natomiast też jakiejś tragedii nie ma. Jak widzicie, jak najbardziej zostało wszystko zeskanowane w kolorze i to, o czym Wam mówiłem. Jako że skanowaliśmy dupleks, co druga strona będzie tutaj pusta, nie licząc tej jednej strony czarno-białej. Tutaj mamy tą stronę czarno-białą, którą ja Wam podłożyłem i zobaczcie, że ona jest faktycznie zeskanowana z dwóch stron. Tak więc mamy dwa testy w zasadzie zrobione za jednym razem. Tu mamy tą samą stronę co ta pierwsza, tylko że już w kolorze. Kolejna rzecz, czyli kopiowanie, również automatyczne, również z funkcją dupleksu. Tam przyniósł kilka arkuszy dokumentu, który chcemy szybko zeskanować. Mało tego, został on wydrukowany w dupleksie. Tak samo nie chcemy marnować kartek, chcemy go wydrukować. Więc nic prostszego, wybieramy opcję sobie kopiowania. Następnie przechodzimy do ustawień, które tutaj możemy mieć. Wybieramy opcję dupleksu, a następnie wybieramy kopiowanie. Tutaj oczywiście mamy tylko i wyłącznie czarno-biały do wyboru, ponieważ tak jak wspomniałem, to jest urządzenie wielofunkcyjne, ale monochromatyczne. I jak widzicie, kopiowanie odbywa się zdecydowanie szybciej, także teraz będziemy tylko czekali na wydrukowanie już gotowych arkuszy. Na to również długo nam nie przyjdzie czekać. No i zobaczcie, już karteczki wychodzą. Mamy jak najbardziej wszystko skopiowane z funkcją dupleksu, tak więc całość działa bez najmniejszych zarzutów. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to jest drukowanie bezpośrednio z pamięci masowej, czyli przynosimy jakiś plik do pracy na pendrive'ie,
Podłączamy pendrive'a, już Wam pokażę, pendrive podłączony, a teraz wybieramy sobie opcję drukowania. Wybieramy pamięć masową, ta oczywiście jest aktywna tylko jeżeli mamy coś podłączone. Przechodzimy sobie dalej. Następnie wybieramy plik, który chcemy wydrukować. Oczywiście ilość plików, które możemy wydrukować, jest ograniczona, czy formatów, które urządzenie czyta. PDF-y, te najpopularniejsze to CX, ODT, bez problemu. Jeżeli chcecie znać szczegóły, tu Was odsyłam do strony z kolei producenta, tam znajdziecie wszystkie informacje. Wybieramy sobie plik, to jest ten oryginalny, kolorowy, z instrukcją taką, czy z ulotką odnośnie urządzeń serii MB401. Wybieramy sobie OK. Następnie możemy zmienić dodatkowe opcje, na przykład jak chociażby właściwości pliku, sprawdzić, czy to jest na pewno ten plik, który chcemy wydrukować. Jak widzicie, mamy tutaj również dodatkowe opcje związane chociażby z datą modyfikacji ostatniej. No dalej, OK. Tak więc wybieramy sobie plik, który chcemy wydrukować. I wybieramy od razu opcję drukowania. Ja Wam od razu pokażę, że tutaj też, jako że drukujemy, aktywnie jest tylko i wyłącznie ten czarno-biały tryb drukowania. Teraz rozjaśnimy. Niestety, tutaj jest pewien minus drukowania z pamięci masowej, a mianowicie samo drukowanie trwa dosyć długo, ponieważ najpierw wszystkie pliki są kopiowane na urządzenie, co jest, właśnie odbywa się w tym momencie, a dopiero potem drukowane pojedyncze strony. Tak więc na wydrukowanie pierwszej kartki niestety przyjdzie nam troszeczkę poczekać. To jest kolejna dobra okazja do poplotkowania. No i jak widzicie, dopiero po takiej dłuższej chwili mamy drukowaną pierwszą stronę. Ja tutaj nie wybrałem opcji dupleksu, dlatego będą zdrukowane strony pojedyncze, tak jak ma to miejsce w oryginalnym pliku. No i niemalże już na sam koniec, przed podsumowaniem, zobaczmy, ile prądu pobiera urządzenie OKI. To było podłączone do wattomierza podczas testu. Od razu zobaczymy sobie wartość maksymalną. To jest 883 W maksymalnie. Moi drodzy, urządzenie wielofunkcyjne OKI MB451 to jest moim zdaniem produkt profesjonalny. Choć jest tutaj przedstawiane przede wszystkim jako urządzenie dla małych i ewentualnie średnich grup roboczych, to myślę, że również osoby tutaj, czy firmy nawet bardziej wymagające, będą z tego urządzenia zadowolone. Mamy urządzenie 4.1, czyli takie, które łączy ze sobą drukarkę, kopiarkę, skaner, no i oczywiście również faks. Mnogość opcji i mnogość takich opcji, które pozwalają nam na efektywne przede wszystkim wykorzystanie tego urządzenia, jest naprawdę duża. Bardzo łatwe drukowanie etykiet, oznaczanie kopert, nie wspominając już tu w ogóle o zwykłym drukowaniu czy skanowaniu. Pracę zdecydowanie również przyspiesza ten automatyczny podajnik papieru. To są wszystko elementy, które przemawiam jak najbardziej na plus tego urządzenia. Czy więc w takim razie OKI MB451 ma jakieś wady? Zacznę może od konkretnie tego egzemplarzu, czyli modelu bez literki W. Niestety, ale to jest brak łączności bezprzewodowej. Pamiętajcie, jeżeli chcecie się tutaj łączyć przewodowo, musicie wybrać model z literką W na końcu. Ten już posiada wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej, ten niestety nie. Drugi minus tego urządzenia, zwłaszcza jeżeli korzystamy z drukarki naprawdę dużo, to jest niestety, ale wysoki pobór prądu. Jak widzieliśmy z gniazdka podczas testu, ten dochodzi nawet do prawie 900 W. To jest dosyć dużo na urządzenie, które ma tutaj być ekonomiczne. Na szczęście mamy przycisk Power Saving, który bardzo ułatwia nam oszczędzenie energii w przypadku tego urządzenia. No i oczywiście to też nie jest urządzenie, które przeznaczone jest do pracy 24 godziny na dobę non-stop, ponieważ jego dopuszczalna obciążalność miesięczna na to by nawet nam nie pozwoliła. I myślę, że to jest jeden z takich drugich największych minusów. Trzeci minus, no to jak na urządzenie oczywiście tej klasy, to jest dosyć głośna praca, ale pamiętajmy, że to nie jest urządzenie domowe, tak więc myślę, że to ostatnie to trochę bardziej czepialstwo niż faktycznie taki realny minus. Jeżeli chodzi o opłacalność, o koszt eksploatacji tego urządzenia, to moi drodzy, poszczegóły zapraszam Was do recenzji tekstowej. Jeżeli chodzi o takie ogólne koszty eksploatacji w przypadku druku czarno-białego, mamy koszty na poziomie około 8-9 groszy. To nie jest dużo, natomiast to też nie jest jakieś super oszczędne urządzenie. Myślę, że większość osób będzie taką kwotą za wydruk jednej pojedynczej kartki A4 usatysfakcjonowana.
Tym bardziej, że możemy oszczędzić chociażby na druku dwustronnym, ponieważ automatyczny duplex i pozwala nam skrócić czas i pozwala nam zaoszczędzić na papierze. No to też, jakby nie patrzeć, jest ważny element eksploatacji. To, co mi się podoba, to przede wszystkim możliwości współpracy z urządzeniami masowymi. Wszelakiego rodzaju pendrive'y bez problemu tutaj to urządzenie nam obsłuży. Mamy możliwość drukowania plików bezpośrednio z takich pamięci, ale także mamy możliwość i drukowania i skanowania bezpośrednio na właśnie takie pamięci, również plików kolorowych. Moim zdaniem to jest produkt bardzo dobry, mimo tych swoich wad. Nie jest to produkt bez wad, natomiast myślę, że na taką mocną czwórkę z plusem może jak najbardziej Oki MB451 zasłużyć. Niestety, ale brak Wi-Fi w tej wersji bez W, no i stosunkowo wysoki pobór prądu, tutaj za to odejmujemy te pół gwiazdki. W tym filmie, tej wideo recenzji to jest na tyle. Ja jeszcze raz przypomnę, po więcej zapraszam Was na nasz portal. Tam również znajdziecie zdjęcia tego urządzenia. A w tym wideo to jest na tyle i do zobaczenia w następnych.